Ponieważ bardzo wam się podobają te odcinki, dzisiaj będziemy robić coś jeszcze innego. Krystian, słuchaj, na sam początek... Halo, ja też tu jestem! Tak, dzień dobry, halo! Cześć, cześć. Słuchaj, na sam początek musisz mi wybrać karton. Ja ci powiem, że ja mam ich 12, więc wybierz jakąś liczbę mi proszę od 1 do 12. 9. Dobra, słuchaj, to jest mój 9 karton. To nie jest karton. Przecież jest, widzę, że to... To jest karton, musisz mi uwierzyć na słowo. Dobra, to który ja mam założyć? A ile ich masz? Mam 8, 9, 10. Chyba, że mam taki najbliżej zbliżony do twojego założyć. Nie, skoro masz 10, to bym chciała, żebyś wziął 8. O matko, ale będziesz się śmiecił. Dobra, i słuchaj, już. Zapraszam cię tutaj. Jak się możesz domyślić, po co te kartony nam były? Ponieważ dzisiaj będziemy przechodzić całą grę tylko w kartonach. Dobra. Nie będziesz mógł w ogóle z niego wyjść, więc na przykład przechodzenie obok zielonego będzie ciężkie. O, no w sumie racja, bo on może nas złapać, czy tak, no tylko. No tak, a jesteś wolniejszy jeszcze. Powolutku, strasznie. Chryste, ale to ile czasu będziemy to robić? No. Witam serdecznie. Dobra, to tu się da? Brzuszki nawalam, no jasne, że tak. Kurde. Ale będziesz miał sześciopak. Słuchaj, widziałam, że siedzisz z lewej strony i się dowiedziałam z komentarzy, że zawsze osoba siedząca z lewej strony będzie ciągnięta, więc zakładam, że znowu ciebie będzie ciągnął po ziemi. To fajnie. O, nie wiem. Fajnie, patrz. Będę teraz ja. O! Przewaliliśmy już. Gotowa, pa. O Boże, ja się ruszam! Podawka lata! O, a ty podskakujesz. Ja dostaję padaczki. Padaki. Ej, ale tym razem przynajmniej w dobrą stronę cię ciągnęło. O, to jesteśmy my. Siema. Robimy ty przysiady. Ty skaczesz dosłownie. Ty dosłownie skaczesz, a nie robisz przysiady. Ty szalona jesteś jakaś. Ja... Okej. Okay. Dobra, słuchaj, bo też się dowiedziałam z komentarzy, bo ja nie wiem jak to, ale ja zawsze klikam na te wszystkie rzeczy, co musimy podnieść. Można podejść, nie trzeba klikać. Na co? I ci je podniesie. No nie wiem, na przykład jak są klocki czy te żarówki. A, dobra. Ola, to teraz uważaj. Jesteś gotowa? Patrz. Tak. Jesteś gotowa? Patrz. No właśnie. Speedrun. O Boże, ja się trochę świecę. No to robimy speedruna. O! Widzę pierwszy klocek! To może się rozdzielmy, co? To jest chyba taktyczne podejście. Dobra. Idź na lewo, ja pójdę na prawo. Dobra. Nie ma problemu. Ja cały czas się zastanawiam, po co są tutaj te numerki na starcie. W sensie jest 5 numerków. Bo to są wszystkie potworki. Jest niebieski, jest pomarańczowy, zielony. Ale nie są w dobrej kolejności. No jak to nie? No a przecież drugi jest zielony. A nie, bez kitu. No dobra. No ale to wiesz, Boże. I gdzie można klikać na te? Nie można klikać nie, na klocki. Nie, podejść po prostu bliżej. No to dotykasz ich i ale ja, mi chodziło o to, że ja zawsze klikałam, wiesz? A, w ogóle ja daję taką poświatę. Holy Jesus. Czy wiesz co, ja się też trochę świecę chyba z tego, co widzę, ale to by musiała być pełna ciemność. Aha, pełna ciemność. Tak? No to nie wiem, gdzie byś tutaj miała tak łatwo. Mam ogóle... 3 klocki. Och, miałam pokazać, jak wygląda moja postać w kartonie, to proszę bardzo. Miłych koszmarów w takim jak razie. Jak takie rzeczy sprawdzasz? No po prostu obróć kamerę. Co ja mam między nogami? Podoba ci się? Co to jest? Krystian, ile no, masz tu klocków? Jest głowa. To jest ręka. Mam 3. Idę po 4 właśnie. Ja mam 4 i słyszę Blue obok siebie. A gdzie jesteś? Wiesz co, ja dopiero wchodzę tutaj, gdzie jest zejście na górę albo na dół, do teatru. Jestem w łazience, powiedzmy, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ja jestem w tej takiej ala stajni. Dobra. A, czyli ty tam na samym dole jesteś. Nie, w tej stajni, tej takiej na górze. Aha, to jest obok tego. O Boże! No nie. Tak. Mam 6 klocków właśnie, idę je odłożyć, już nie będę miał miejsca zaraz. No ja właśnie też idę po 6 w tym momencie. Ale to jest szybkie, Ola, jesteśmy tacy szybcy. No słuchaj, możesz narzekać tylko do ludzi, którzy pisali mi ten challenge w komentarzach. To jest challenge, co poradzić, nie? Robiliśmy już wiele innych challenge'y, więc teraz czas na taki. Dobra, jeśli oczywiście trochę. Macie jakieś pomysły, co więcej chcielibyście nam tutaj dać do roboty w tej grze, zobaczyć, czy sobie z czymś poradzimy, to zapraszam do komentarzy. Ja wszystkie czytam i właśnie dzisiejszy odcinek jest zasponsorowany dzięki tej jednej osobie, która to napisała.
która postanowiła zrobić challenge, że robimy wszystko w kartonie, kurde. Ostatnio tak. robiliśmy wszystko bez kartonu, a teraz robimy wszystko w kartonie. Ciekawe, jakie będą kolejne komentarze. Znaczy, widziałam też sporo osób pisze, żebyśmy robili wszystko bez kucka, ale niestety to muszę odrzucić na sam początek, bo nie da się przejść gry, bo na sam koniec trzeba kucnąć, więc sorry, ale tego nie. No tak, no w sumie racja, na końcu trzeba kucać. Blue idzie w ogóle do głównego pokoju jak coś. Dobra, ja mam bardzo dużo klocków, nie wiem ile już ich mam, z 8. Nice, to bardzo dobrze w takim razie bym powiedział. A jak moje stópki widać w ogóle, jakie chodzę. O, Blue jest ze mną w pokoju. O, byłaś matko! Byłaś pomarańczowego? Czy jakieś klocki są? Wchodzenie po drabinie, mając na sobie karton. O Boże, Krystian, nie rób tak nigdy. A gdzie wchodzisz po drabinie? O! Witam! I zobacz, jak to wygląda, błagam! Stąd widziałem już wystarczająco. Nie, ale chodzi mi, ty swoją postać musisz zobaczyć. Na tej mapie są tylko dwie drabiny, dlatego się zastanawiałem, czy jesteś akurat przy tej, czy przy jakiejś innej. Dobra, ja idę zanieść. Ja mam 8, Krystian, ja mam 8. Idę zanieść. Nice, to już będzie 15, ja mam 4, to jest 19. Zostało nam 5 w takim razie. Jeśli moja moc matematyki się zgadza, oczywiście. A tam u pomarańczowego byłeś, żeby zobaczyć? Byłem, zerkałem, ale nic nie widziałem, żeby coś tam było. Aha, no dobra. W tej łazience na początku byłaś, byłam, tak? Byłam, byłam. Ja tam wszędzie na początku byłam. Dobra, tu widzę jednego klocka, to zostaną 4. A Boże, w szafkę idę. Bardzo dobry wybór, Ola. Wspaniały, dziękuję, wspaniały. Dziękuję, dziękuję. Zaiste majestatycznie podążasz swoją postacią. Ej, no trochę ten mój księżyc się troszeczkę świeci. O, troszeczkę się świeci, tak minimalnie tylko. Ja cały czas słyszę ogień. W sensie taki, no, wiesz, o no co chodzi, nie? No bo płonie ci karton. No bo płonie mi karton, dokładnie, dlatego. O, Boże, słyszę, było chyba w głównym pokoju tak, łazi. Tak, 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 ja właśnie klocki odłożyłam. Dobra, dobra. Nice. 15. Tak, to mamy 20, to jeszcze 4. Ta nie, tu gdzie jeszcze są? Mnie nie było. Na dole nie byłem na pewno jeszcze samym. I tu mam 2 klocki, więc tylko dół nam zostaje. No to chyba. Ja mogę pójść na dół. Dobra. Znaczy, no ja zanim się doczłapię do głównego pomieszczenia, też jeszcze chwilę to zajmie. Więc no, zostały 2 klocki, które powinny być gdzieś tam na dole właśnie. No a zanim ja tam na dół dojdę, to też trochę czasu minie. Fajnie się tak buja, mam taki chill, nie? No ja kręcę swoim księżycem w tym momencie. Ja też mogę kręcić swoim. Znaczy nie księżycem, ale no. Tak to wygląda. Dobra, idę do ciebie powoli. Tu już nic nie ma, nie ma nic do zebrania. Dobra, zostaną nam 2 klocuszki. I pup. Zrobione. Teraz no, ty konewka. No ja idę, ja dopiero na dół zeszłam. Ja dopiero na dół zeszłam. Okej. Okay. Tak myślę, czy jeszcze gdzieś mnie nie było, ale a widzę jednego, byłem. Widzę jednego, więc tu na pewno jest jeden. No jeszcze jeden. Tak, tak. To gdzie jest ten ostatni? Dobra, ja widzę, ja widzę, ja widzę, tutaj oba są na dole. Dobra, to ja nie muszę tam nawet iść. Ja sobie stanę tu jako karton obok innych kartonów. Okej, okej. Albo obok beczek, o, będę taki sas trochę. Proszę bardzo. Nie zauważy mnie. Blue jest w głównym pomieszczeniu, jakby coś ślini się na mój słyszę widok. Słyszę go, nad sobą, bo centralnie pod jestem. Stanął obok mnie, postanowił podskoczyć w miejscu, z drugi raz to zrobił i zawrócić. Poszedł na dół, tam gdzie się wchodzi na górę. Okej. Okay. Nice, brawo, brawo. No najlepszy jest ten Blue. Spotkałaś go już? Nie. Wiesz co, ja dopiero będę wychodzić z dołu, bo wiesz, księżyce nie są najszybsze. A, księżyce nie są najszybsze. Dobra, rozumiem jak najbardziej, dobra. Dobra, podniosłam. Tam... Boże, tak długo nam to szło, że aż mi podświetliło tego ostatniego klocka, mimo że stałam obok. Właśnie się zastanawiałem, bo mi podświetliło tak dosłownie na jedną sekundę coś, się zastanawiałem co to. I nagle to był klocek. Jakoś po, nie wiem, 9 minutach to zrobiło, 8 może? No. Takie, o, nie potraficie znaleźć klocków, no macie, tutaj są, w tym miejscu. A my takie, nie, my po prostu jesteśmy tacy wolni. Dobra, wiesz co, ja się Blue nie boję, bo ja wiem, że ja mogę w niego wejść normalnie. Mnie widziałaś kiedyś, jak pomarańczowy przeraża. Jak karton siedzi na kanapie? Karton siedzi na kanapie. Tak, bo ja to zrobiłam w pierwszym albo w drugim odcinku, że siedziałam w tym kartonie na kanapie. A, wygodniej zdecydowanie w nogi niż tego, niż na takiej zwykłej podłodze. No, ja wiem. O, widzę jak... Cześć, to ja. Ja siedzę sobie, patrzę, widzę jak nagle taki księżyc się pojawia. Nice, dobrze, zrobione. Pierwsza runda etap za nami. Ogarnięty. Pierwsza runda, uff.
Dopiero 10 minut. Jest zielony. To jest niestety tata Maćka. Nie ma z nami Maćka dzisiaj, ale tata Maćka jest. Tak. Więc jest perfekcyjnie po prostu. O, proszę bardzo, dobra, możemy lecieć. Odpocznij, no jasne, odpocznę sobie na kanapie. Nie ma problemu. O Boże, ja już mam weterana 4. Weteran 4, szalona. Ja mam 2, bo mnie tam wywala czasami, dlatego pewnie. Siemanko, dzień dobry. No, ty też miałbyś 4, gdyby te 2 razy cię nie wywaliło z powodu internetu. Ja o Boże, tu. Bez kitu, jak przy tobie jestem. O, z pierwszej osoby w ogóle, jak śmiesznie. To słyszę. Ten twój płomień. No, bo to jest mój płomyk. Witam cię. Jesteś okrągła. Jestem. Jesteś. Mam bardzo okrągłe kształty. Ej, Ola. Tak teraz się zastanawiam, nie? Aha. A jak planujemy uciec przed Blue w Wentach? No właśnie, o to chodzi, Krystian. A jak planujesz w ogóle przesunąć te klocki, żeby wejść na górę? To też będzie śmieszne. A. Poczekaj, tu misja mam na B. Cicho. Szukałam B na klawiaturze, przepraszam. Dobrze, a właśnie, nie mam problemu. Ja się jeszcze pochwalę, póki mogę. Ja mam nową klawiaturę w tym momencie i nie powinno być już słychać klikania, jak nagrywamy. A było słychać klikanie? Znaczy, ja nie wiem, czy ludzie zwracali uwagę, ale ja przy montowaniu bardzo na to zwracam uwagę i mnie to denerwowało. Na klikanie? Tak, że słyszę, jak na tą klawiaturę klikam. Aha, okej, rozumiem wszystko. Dobra, nie wiem na razie, gdzie jest Blue, bo on czasami tu wychodzi, ale no. O, a? Dobra, Blue, jest, ja się jest. Zielonego boję. Ej, wiesz co, jeszcze ani jednej paczki nie znalazłam. Mam jedną. A nie, Blue jest tu. Siema, Blue. O, nie wiem, gdzie paczkę. Jest zielony. No ja też mam jedną, dopiero pierwszą, więc no. Powiem ci w ogóle, pod jednym filmem to widziałam tyle fajnych challenge ludzie polecali. Tak? No. Na przykład? Na przykład, żebyśmy grali w trójkę z Maćkiem i jak są te paczuszki teraz, to każdy ma tylko jeden kolor może podnosić i jedną rzecz naraz musimy trzymać, nie możemy kilku podnosić. Ło, jedną naraz to już hardo. No, ja wiem. To już ciężko. I to jeszcze by było. Kolor odpowiedni znajdź. Boż. No ja będę miał 4 paczuszki zaraz. O Boże, ja mam 2 dopiero. Tylko muszę, znaczy no ja muszę jeszcze do nich dojść. Widzę je już fizycznie, że leżą, ale muszę jeszcze do nich się doczłaptać. Okej, okay, rozumiem. No. Bo tu więcej nie, więcej to nie wygląda jakby było. Tak, nie ma więcej. Watch a step, green can't see you. O, jest nawet napisane. Nie widziałem tego wcześniej. Uważaj na swoje kroki, zielony nie może cię widzieć. W ogóle moja paczka wystaje przez mój kardon. A, więc, a moja trochę też, ale tylko jak idę, to ją widzę. Dobra. No ja też ją widzę przed kartonem, w sensie ty masz okrągły. Powiedz mi, ty byłeś na samym dole? No ja jestem właśnie na samym dole. Dobra. Postanowiłem teraz zmienić trochę swoją trajektorię i postanowiłem od razu pójść na dół, żebyśmy mieli go z głowy. Okej, właśnie dobra. Będę powoli wychodził. Dobra, rozumiem. O, słyszę tego, zielonego chyba w głównym pomieszczeniu jest. A nie wiem. Ja mam 3 tak paczuszki. Mi się wydaje. Ja mam 4. A wiesz, co będzie smutne? Co jak będzie? Mnie zielony dotknie. No właśnie tego się boję, nie? Że mnie zaraz to dotknie. Będzie tak smutne. Ale go nie słyszę nigdzie przy sobie, więc... Ej, ja ej! Ja go słyszałem, co? Mam pytanie, no bo już widzieliśmy, jak Blue wchodzi po drabinie, a zielony? Zielony chyba nie chodzi po drabinach. Myślisz? Tak mi się wydaje. Byłaś w tej toalecie, tej na wprost, tam? Tak, ja tam byłam. A, tu cię nie było jeszcze, widzę, bo tu paczuszka leży. Słyszę, jak coś idzie, jak coś tupie. Ja do pomarańczowego idę w tym momencie, wspinam się po drabinie. O, jest Blue w głównym pomieszczeniu. Dobra. Jak coś. Dobra, mam 5 paczek, o ile nie zginę w tym ja czasie. Ja mam 4. Nice. Bardzo ładnie. Dobra, uwaga i pup. Dobra, nigdy, odłożyłem. Nigdy nie wiem, czy u pomarańczowego gdzieś leży ta paczka. I muszę całe pomieszczenie zawsze obejść. Trzeba całe pomieszczenie obejść, ale tam chyba głównie nie ma nic zazwyczaj. Dobra, tu jeszcze widzę paczkę, więc będę miał 6, jeśli chodzi o to. Nie wiem dalej, gdzie jest zielony, kurde. Najbardziej ja go nie tego, słyszałam że... ani razu. Mi się wydaje przynajmniej, że go słyszałem, ale problem jest taki, że właśnie mi się wydaje, że on w pewnym momencie mi nagle wyskoczy. Nie? Ja się boję, że ja na niego wejdę przechodząc przez drzwi. No, dokładnie o to mi chodzi.
że będzie problem. Dobra, tam nie ma nic. Dobra, to tu... Plus jest taki, że kamerą można obracać i nie trzeba za każdym razem gdzieś tam wchodzić. Tak, tak. To jest, Krystian, to jest mam 5. Nice. Ja mam 6, to mamy 11, to jeszcze 4. Dobra, dobra. Ja idę odłożę może te 5. Śmiało, śmiało. W ogóle kolory mi się zmieniają. Jak idę sobie w tym kartonie, to kolory mi się cały czas zmieniają tych rzeczy, które tu są. Właśnie, chwila. Czy jeśli jesteśmy w kartonie, to mimo to ten fioletowy z wentów może nas złapać? Chyba może, ale nie jestem pewna. Nie powiem ci na 100%. Możemy to przetestować. Właśnie, właśnie takie trochę mity, nie? Sprawdzanie niektórych rzeczy. O, mam kolejne 2 paczki. Może zrobimy taki odcinek z testowania mitów? Piszcie swoje propozycje w sekcji komentarzy, a my przetestujemy wasze mity. Czy to działa, czy to nie działa? Dobra, perfekcyjnie. Ty? Halo. Mam 3, to 8. Ty masz 6. 5, tak? Czyli została ostatnia. Tak, pytanie gdzie? Dobre pytanie. Nie wiem, na razie powoli człeptam. Człeptam. Widzę Blue, który jest przy tym takim... O, mam ostatnią chyba. O, dobra. No to poczekaj, jest jeden... Tak, mam ostatnią. Dobra. To ja czekam tutaj. Nieźle się wyrobiliśmy, ciebie. Szczerze mówiąc, kurde. Nie spodziewałem się. Całkiem. A gdzie jesteś tak zielonego... mniej więcej? Jestem przy Silosie, nie wiem, czy się to cokolwiek powie. Nie, nie mam pojęcia, gdzie jest Silos. Jak wychodzisz w stronę tam, gdzie jest ta taka... Zresztą zaraz zobaczysz, bo ja już jestem przy teatrze w sumie. Czym? Więc O, tu jestem, widziałam! Halo, o, to tu ci dobry. Chodzi, to nie jest Silos, to jest tam wiatrak. po lewej jest Silos, tam od góry. No dobra, Boże, ja okay. Nie szedłem stamtąd. No to wiatrak to z górnego pomieszczenia. Dobra, dawaj, dajesz, Krystian. Nice! Już, zrobione, proszę bardzo. Dobra, ile to drugie się, w sklepie? Drugie da się zrobić. Mam 1000 pieniędzy w sklepie, otwieram skrzynkę. O matko, a ja mam pieniądze, czy ja nie mam? Ja też mam, mogę otworzyć. Nice. Otworzę. A mam już taki. O, dostałem podwójną nagrodę, 1800. O! I mam teraz na 2 skrzynki. O, ja dostałam tą taką czerwoną, co ty masz. Nice. Taką też już mam. 560 się wróciło. No dobra. Nie za dużo jakoś wybitnie, ale no. Fajne w ogóle jest to, że niektóre te skiny, mimo że się powtarzają, mają też te dodatkowe właśnie takie efekty. O Boże, 25. No ja na przykład mam jeden... Patrz, pokażę ci, zmienię sobie na sekundę. Ja mam na przykład jeden taki karton. Aureolką. O, aureolka! Święta konewka! Szkoda, że nie jest ten, że nie jest to różowy ten karton. O Boże, albo chciałabym taki zwykły karton, ten podstawowy. Zaraz ci pokażę, o co mi chodzi. Ale? Nie, zaraz ci pokażę, bo oświeciło mnie normalnie w tym momencie. Nie rozumiem. Patrz. Chciałabym... Nie, ten karton. Chciałabym ten karton. Ten. Widzisz? No. Ten zwykły, ale żeby na nim leżała moja kokardka. Napisz do twórców gry. Tak, no na pewno to zrobią, jak taka ja napiszę. Ja jestem nikim, Krystian, żeby oni mi takie coś zrobili. Taka ja, o kurde, no nie, no Ole, no teraz to już źle powiedziałaś, kurde, taka nie, ja. No, właśnie, ale Krystian. Właśnie dlatego, że taka ty, kurde, no. No nie oszukujmy się, ja jestem nikim takim wielkim, żeby oni coś mieli takiego dodać. Dawaj, pani Księżyc, lecisz, robisz lecę. Wszystko. Lecisz, zaginasz kiece i lecisz. Ej, właśnie, a jak jest pomarańczowy, to my możemy się ruszać w kartonach obok niego? Tak, ruszać się możesz. Aha. Czyli dobra, po prostu przy pomarańczowym, jak biegnie, nie można być nie w kartonie. Możesz być nie w kartonie, ale musisz jakoś tego... ale musisz jakoś takoś go ominąć. W sensie... Nie wiem, jak to do końca działa i jak to jest zrobione, ale ja na przykład miałem w ten sposób, że stałem sobie na spawnie, to znaczy wyszedłem już z tego głównego pokoju, stałem tam, gdzie mniej więcej tam, gdzie się latarki bierze, nie? Mhm. I on przebiegł sobie obok mnie i nic sobie z tego nie zrobił, więc mówię, no dobra, czyli nie można stać na linii. Ale drugiego razu nie stałem na linii, tylko stałem też obok bez kartonu i mnie złapał. Aha, rozumiem. Więc nie wiem, jaka była do końca tego zasada, ale no. Wiesz, co ci powiem? Przeraża jeszcze mnie nie. Fakt, że jeszcze ani razu nie widziałam zielonego. O, pomarańczowy! Szybko! No. O, jest przy mnie. Słyszę zielonego na górze.
Ja jestem w piwnicy w ogóle, więc ja tutaj nie mam... O, dobra. O, pomarańczowy... Ale się wystraszyłem. O, za rogu mi niebieski wyszedł, mówię, o nie, to zielony pewnie. O, a ja widzę zielonego. O Jezus, idzie w moją stronę, Boże, idź, 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 idź. Gdzie jest zielony? O matko, o Boże, jak ja to zrobiłam, jestem przeładzięc. O milimetr cię minął? No. A on gdzie? On do łazienki wszedł, a ja z łazienki wychodziłam i się schowałam dosłownie w róg ściany, nie? Żeby mnie nie dotknął. Cześć! On tam w łazience siedzi. Wiesz co, ja odłożę tą jedną żarówkę, co podniosłam, bo ja się boję. Ja mam 3, ale wydaje mi się, że to nie jest jakoś wybitnie dużo, ale więc idę jeszcze po coś kolejnego. No nie wiem, ja na twoim miejscu bym ją odłożyła. No nie wiem, na razie robię na ryzyka, najwyżej będę płakał. Boże, jak ten fioletowy w ogóle hałasuje w tych wentach, jak chodzi. O Boże, niebieski. Co z nim? No głośny. On ci nic nie zrobi. Głośny jest po prostu i mnie przestraszył. Słyszę zielonego. I to mnie trochę martwi. No ja nie wiem, gdzie jest zielony teraz. Znaczy, chyba wyszedł z łazienki na ten główny korytarz, ale nie wiem, o, gdzie tak, konkretnie. O, tak, idzie, jest w głównym teraz. A wiesz, gdzie idzie? Na razie stoi w miejscu w głównym, wiesz? Na przejściu. Aha. Dobra, jak on stoi w miejscu i robi tą capoeirę swoją, to mi to nie przeszkadza. To mi to nawet no pasuje. No na razie tańczy. O, o i się przytulił po z niebieskim. Oh yeah! Obaj są tu. Od spodu szczeku. Tak, ale nogi mi zabrało no trochę. Tak, mówiłam ci. O nie, najgorzej. No dobra, muszę dreptać powoli. Ogólnie na samych kuckach nie jest źle, ale w kartonie jest tak powoli. Wolno jest, no. Wiesz co, największym zagrożeniem dla nas jest ten zielony i sam koniec gry, gdzie musimy uciekać, nie? Znaczy zielony mi się wydaje, że jeszcze nie jest takim problemem, bo najwyżej zginiesz, ale sobie wrócisz, nie? A w przypadku ucieczki, no wyobrażasz sobie nie, w tym nie, kartonie? Nie, Krystian, ja rozgryzłam już. Wiesz co, przecież na koniec gry my tam nawet nie możemy kartonu założyć. Tak? No. Żartujesz. Więc, naprawdę, więc tak czy siak przejdziemy tą grę. Chwila, jesteś pewna? Tak! O, pomarańczowy. Dobra. Ja mam 2 żarówki. Ja mam 4. O matko. Krystianie. A byłeś co? Na samym dole? Byłem na samym dole, na samym starcie, Olu. Dobra, możesz dobra. Iść tam, możesz przejść się, jak tam jest to takie pomieszczenie, gdzie idziesz od teatru do właśnie tych słomek, nie? Do tej słomy. No właśnie tutaj zebrałam już żarówkę w tym tam, momencie. I tam wiesz? Jeszcze na prawo, jak są te drzwi, to ja tam nie byłem. No właśnie. Tam jedna była. Właśnie taka chyba mam. Niebieska. O, no i idealnie. Mam ją, ja mam ją. 5, więc mamy 7 przynajmniej. 8, bo już widzę kolejną. Dobra. Nie mam pojęcia, gdzie iść. Z tym mam problem, wiesz? Nie wiem, gdzie jest zielony. Ja też nie wiem. Ja jeszcze wiem, gdzie nie byłem. Na pewno nie byłem w 2 pomieszczeniach. Na pewno nie byłem na dworzu. A widziałem twój nick przez moment, to wiem, gdzie jesteś przynajmniej. Jak widziałeś mój nick niby? Nie wiem, jakoś mi się zbagowało. Widziałem twój nick po prostu, gdzie jesteś. Okej. No ja tutaj przy tym twoim silosie jestem. Słyszę, jak ktoś idzie, ale nie jestem pewien, który to... No zielony jak idzie... Halo! O, cześć, Krystian! O, tutaj tam... są 2! To 6 brakuje, a ile masz? Poczekaj, teraz będę miała 5. To 6 może być tu. Jeszcze, na dworzu. Ale... A tam byłaś zebrać w tamtym pomieszczeniu, no na pewno? No tam byłam. Tam na dole, nie do wiatraka, jakbyśmy poszli, to tam byłam. Tutaj w zamku nie byłam, to jest zamek, nie mów dwór, to jest zamek. Byłaś na dworzu? Nie. Nie, ale chodzi mi tam, na dworzu, jak są te tu... No wiesz, o co mi... O, tu jest ostatni, nieważne. O, Ola, bo drzwi się ruszyły i wydaje mi się, że tutaj jest właśnie, pan... wiesz co, słyszałam zielonego gdzieś tutaj niedaleko. Wydaje mi się, że on tu zaraz będzie capoeirę odwalał. Dobra, mam go. Spadamy stąd. Do tyłu? Dobra, dobra, uciekamy. Do tyłu, tak, ja nie chcę. Zablokuję ci przejście. A, ja wchodzę w twojego wielkiego globusa. księżyca. Cokolwiek. Dla mnie nie bardzo to wygląda jak księżyc, ale tak jest nazwane, więc... Widzisz, tu jest silosik. Widzę. O Boże, o, słyszysz papa, tego fioletowego? Przyjdzie. O Boże, przyszedł. O, to co, robisz test? Robię test. Nie, bo ja mam żarówki, nie mogę zrobić testu. Proszę, zostaw. No. Koneko, nie rób testu. Haha, i co teraz? Głupio ci. O, teraz mi głupio. Już łapki ci wyciągał. Dobra. Słyszę tu chyba blue, ale nie jestem pewien.
Ważne, że zielonego nie ma. Dobra, nie ma żadnego z nich tutaj na razie. Dobrze, dobrze, to bardzo... Przynajmniej na razie, ale ktoś... O, właśnie, jest Blue. Cześć, Blue! On jest straszny, mimo że ja wiem, że on mi nic nie może zrobić, to ja się go boję. Dawaj, konewka. Idę! Już, proszę. Siup, nice! Proszę bardzo. Teraz składamy Maćka, skoro go nie ma z nami. Co ty na to? Dobry pomysł? Dobra, co tu jeszcze mamy za te? Za... może powinienem... A jak kupię tego skina, to czy mi zrobi się w sklepie, że go nie mam? Tak, mi się w ogóle podoba w sklepie... Wykupujemy cały sklep. Mi się w sklepie podoba ta kostka, ale ona aż 18 wygląda, może kosztuje. 18 tysięcy, no, a diamentów ile w sumie? 1000. Dużo, 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 dużo robuxów. Chyba, że to też ma być challenge, że masz wydać 1000 robuxów. To też jest jakaś opcja. O, poczekaj, bo ja zmieniłem swój ten. To właśnie widzę, to masz taki ten. Świąteczny. Już. Wszystko już jest. O, nice. Zrobiłem. Nie, bo kupiłem w sklepie, żeby mieć i okazuje się, że no. Po prostu... Kliknąłeś, żeby założyć. Mi. Tak. Pomyliłem się i kliknąłem. Dokładnie w ten sposób. Rozumiem. Znajdź sposób na zasilanie zapasowe czy coś. No. Ej, a wyobrażasz sobie robić ten etap bez latarek? Nie. Dobra, bo proszę założyć. W sensie, chwila, nie. Teraz sobie wyobrażam. Znaczy, ja mniej światła daję niż ty na pewno. Znaczy, ciężej byłoby zobaczyć na pewno. Ale nie, chwila, ten etap da radę zrobić bez tego. Bo baterie się poświetlają. Tak, bo baterie świecą, więc byłoby na pewno łatwiej. No ale poczekaj, mogę wyłączyć latarkę? Chyba nie mogę, nie? Nie, chyba nie można wyłączyć latarki. To po prostu nie można podnieść. Wiesz co, ja bym z tobą chciała iść tym razem. Czemu? No bo ja w kółko tam chodziłam i ja chcę tędy przejść. No to zamiana. A, no dobra, okej. Okay. No to zamiana. Nie, no bo jak będziemy chodzić ze sobą, to będziemy tutaj 20 minut krążyć po tym. To leć sobie tamtędy, śmiało. Nie dobra. Ma problemu, wymienimy się, żaden problem. Ja się tylko zielonego boję. Mówię po prostu, może już znane tereny, mówię może tego. Może już wolisz sprawdzoną ścieżką chodzić, o, w ten sposób bardziej. Mówię, dobra, to idę w ten sposób. Ja w sumie świecę się na kolor zielonego, może się tego zlituję i nic mi nie zrobi, co ty na to? Myślę, że może to tak działać. Mówi. A ja się świecę na niebie... O Boże, jak mnie przestraszył, matko. Kto? Niebieski. O nie. Co? Słyszałem dźwięk. No ja w kółko słyszę dźwięki, Krystian. Ale ja za tymi drzwiami słyszę. No słuchaj, zielony jak chodzi, to on piszczy. Ale idzie za mną tego. Znaczy... Mam drugą baterię. Co się dzieje za tymi drzwiami? O, pomarańczowy. Co się dzieje za tymi drzwiami? Nie mam pojęcia, dobra, gdzie widzę, jesteś. Widzę przynajmniej dwie baterie. Gdzie jest zielony? Nie ma... Znalazłem zielonego jak coś. Gdzie jest? Jest w kibelku. Dobra. Ale tu nie ma nic, więc stąd wychodzę. Spoko, zielony... O, fuck. Mam nadzieję, że na dół nie pójdzie, bo ja jestem... Wychodzę na górę teraz. Dobra, on wyszedł na główne pomieszczenie. A, do góry poszedł, dobra. Nie wiem, gdzie poszedł, ale gdzieś wyszedł z tego pomieszczenia, ewidentnie. Na górę poszedł, do teatru. Tak, o, ja widzę tego z wentów. Weź. On chce cię dotknąć. Mnie. Byłaś na samym dole? Tak, właśnie wychodzę z samego dołu. A, to masz tam baterię, nice. Dobra. Dobrze. Dobra, gdzie teraz? A tu byłeś? Nie, tu mnie nie było. To ja tu pójdę. Możesz pójść, ja pójdę w tym czasie na górę, żaden problemik. Ale kręcę tyłkiem, pom. Kręciciel jesteś, cześć Blue. Mąciciel, kusiciel, o. A, tak poczekaj, a zielony gdzie poszedł w końcu? Bo ja już zapomniałam ze stresu. Zielony na górę gdzieś poszedł. Ach, dobra. Mam nadzieję, że nie go tu nie będzie. Nie wiem gdzie konkretnie, no, ale gdzieś sobie poszedł. Dobra, ja mam 3 baterie, Olu, nie wiem jak ty. Może niebieski weź mnie zostaw, idź sobie. Dobra. Pierwsza część zasilania jest wsadzona. Powiedz mi, czy ty jak tam szłaś, to ty od razu na dół zeskoczyłaś? Tak. A sprawdzałaś, czy coś dalej jest? No, tak.
No i było w tym takim przejściu, co jest takie, co idziesz do góry, potem w lewo? Znaczy ja tam nic nie widziałam, ale chcesz, to możesz zobaczyć jeszcze raz. A, okej. Okay. Mam dwie baterie tu. Dobra, ja mam trzy, no to jeszcze jedną musisz znaleźć. Czemu ja? No bo ja mam trzy, a ty masz dwie, musisz mieć trzy. Ale ja już trzy odłożyłem. No już dobra. Pięć znalazłem. Okej, okay, no to no. Super, cieszę się. No, a u pomarańczowego byłeś? Nie, nie byłem. U pomarańczowego raczej nie ma, wydaje mi się, że tu... O, widzę zielonego. Zielony idzie do teatru. O, pomarańczowy sobie tak słodko śpi tam u góry. Zielony do teatru kroczy, Ola. Nie, już go nie słyszę. W sumie jestem cześć, ciekawa, blu. Skoro pomarańczowy mnie nie widzi w kartonie, o matko. No. To byłam ciekawa, czy mogę na te jego dzwonki wejść, ale w momencie, kiedy podeszłam, to akurat wyskoczył. Okej, tu nie ma baterii. Bateria musi być na dworzu chyba. W zamku. No. No. Byłaś tam? Nie. Bo ja jestem zaraz obok, więc mogę zerknąć. Bo ja też jestem całkiem niedaleko. Okej, dobra. Ja mam 2, 5, ty mówisz, że masz 3, tak? Tak, ja mam 3. To jest 8. Nie widzę w zamku. Zielony, na pewno pomarańczowy biegnie za mną. Pobiegł! Dobra. Jezus, jak ja go lubię. Okej, okay, czyli jesteś niedaleko mnie. Dobra, rozumiem. Tak, ja do zamku właśnie wchodzę w tym momencie. Chyba nie. Tak! Chyba nie. Elo! Hej! No i co? I gdzie ta ostatnia bateria niby? No nie wiem, no gdzieś tego. Gdzieś uciekła. Gdzieś nie zauważyliśmy. Ja mam dwie i trzy są wsadzone, to jest pięć. Ty masz trzy, to jest osiem. Tak? O. Hej. Co tam łazi? Niebieski. Siema. W ogóle zauważyłeś, że tutaj tym tunelem... O, tu jest ostatnia! No, dobra, to idę. Tutaj jest taki fajny, możesz sobie zobaczyć, czy tam na dole chodzą. Taka dziurka. Tak? No. Nie korzystałem z tej dziurki. Ja zaraz tak? Zobaczę. Co tu się dzieje? Co tu widać? No, musisz latarką dobrze teraz nakierować, bo jest ciemno. I zobaczysz, czy tam chodzą. A, no, rzeczywiście. Dobra, mamy troszkę wszystko. Troszkę można. Chodź. No, to jeszcze tylko trzeba tam dojść. No, spoko, chwila. Damy radę. I nagle wychodzi ci zielony stamtąd. Przestań. I nagle, no dobra, jednak nie. Damy radę, Krystian. Jestem, dzień dobry, witam serdecznie. Witam, ja o zdrowie pytam. Dobra, lecimy. Idzie Ola. Tu. Słyszę go, zdążę dojść? Tak, dasz radę. I pup. Brawo. Ha, nice. To zaraz będziemy tego, zaraz będziemy kartonami z czapkami urodzinowymi. Tak. No co, no prawda taka. Nie no, tutaj nie możemy już kartonów dalej zakładać. Zaraz zobaczę tą teorię. Dobra. Naprawdę jestem ciekaw, czy rzeczywiście tak to działa, bo totalnie nie zwróciłem uwagi. Znaczy mi się tak ale wydaje, zobaczymy. Wiesz? A tu nagle można. No to będę pozytywnie zaskoczona, bo naprawdę pozytywnie? Wydaje mi się, że... Pozytywnie? Tak! To będzie większy pech, będzie ciężej. Dobra, o, jak fajnie, bierzemy... że dalej w moim księżycu jestem. Tak, ja w ogóle mam kamerę na twój księżyc, nie na swój karton, więc też ciekawie. Dobra, Ola, idziemy. Dobra, wiem, że próbujesz nas, no, pocieszyć, że będzie... Ciekawy jestem, czy w ogóle zmienią w chapterze drugim to, jak działają postaci. Czyli wiesz, na przykład, że rzeczywiście siedzisz w kartonie, to pomarańczowy i tak cię łapie na przykład. O. Dobra, weźmy bilecik. Ciup. Są idealnie dwa. Dobra, robię czapka reveal. Uwaga. Ja mam niebieski. O, mój ulubiony! Ja nawet nie muszę zdejmować swojego kartonu. A faktycznie? Ale słodko wyglądasz. Wyglądasz jak kartonorożec. Kartonorożec? Kartonorożec. Jakieś nowe mityczne stworzenie? Tak, jesteś nim ty. A ja nim jestem, dobra. Idziemy po pożegnalne ciasto. Dobra, tu dalej jeszcze... możemy... Tak, jeszcze możemy. Widzę. Jeszcze możemy założyć, tak, bo widzę, że w rogu jest opcja. Dobra, to zobaczmy, czy się mylią. Baw się dobrze. Okay. Ach. O, zniknęło. No. No dobra, to ale chwila, to na kucku? Znaczy...
chcesz, to możemy to na kutku zrobić. W sensie, ale już... no jest najbliżej kartonu, tak mi się wydaje. Ale już robiliśmy to na kutku, no dobra. Ale na stojąco też robiliśmy, a to jest bliżej kucka niż stanie. To jest bliżej kucka niż stanie? Chyba kartonu. A ty widziałeś w ogóle, jak oni tutaj są pięknie narysowani? Na ścianie? A no, klasa, ale tylko ta trójka główna. No, a nie ma fioletowego. Nie ma fioletowego, no. Ola, a jak pójdę do Blublu? Nie mogę pójść do Blublu. Nie da się do Blublu wejść. Blublu, halo? On tam płacze. Mogę wziąć to? Nie mogę wziąć tej czapki. Jego, kurde, no trudno. Dobra, myślałem, chodź. Że będę w stanie. Dobra, pu. W ogóle, jakie zęby ma narysowane ten zielony. Gdzie? No ma, no. Rzeczywiście, jako jedyny. A nie, pomarańczowe ma jeszcze takie. Dobra, Krystian, robimy to. Robimy to. A, no puśćcie nas! Dobra. Dawać. Boże, muszę ja z tej samej strony. Nie, ja muszę z tej samej, co ty. No! O. Dobra. Dawaj. Idziemy, Ola. Dawaj. Łamał się! Uciekaj. Dobra. Damy radę! Misja na cicho. Lewo. I prawo. I lewo. Powiem ci, mimo że już 4 razy to przeszłam, to nigdy nie pamiętam, gdzie to skręcać. Ja pamiętam. Powiedział Krystian, który trafił źle akurat. Co nie? To by było dopiero sensowne. Tu odchodzimy od światła. O, dobra. Już, proszę bardzo, perfekcyjnie. Noisik. Ja mu wskoczę, Ola. On się nie spodziewa, okej? Okay? Ha! Siema, boisz się nas? Krystian, nie! Ja go wciągnąłem, spokojnie, Ola, nie martw się, możesz uciec. Krystian? Tak? Dobrze ci się czujesz? Ja cię uratowałem, Ola, bo ja go wciągnąłem do środka. To ja rozumiem. Nice. Udało się. Challenge. Czyli da się przejść. Wykonany, tak. No i nie było tych. Nie było kartonów, rzeczywiście. Jakby były kartony, to byłoby i ciężko. Przypomnę tylko, jak chcecie więcej jakichś challenge, to po prostu zostawcie komentarz. Będę wdzięczna. Więc cześć! Papa! Pa.